Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w nowym 2024 roku na moim kanale. I dzisiaj zapraszam na film, który chyba wszyscy lubimy najbardziej, czyli na najlepsze książki 2023 roku. Zanim zaczniemy, to może taka szybka garść statystyk i tego ogólnie, jak ten rok mi upłynął pod względem czytelniczym. Przeczytałam 46 książek. Nie jest to dużo i jest to też poniżej mojego wyzwania na Goodreads, na którym sobie założyłam 52 książki, czyli jedną książkę na tydzień. I ja wiem, że nie liczy się ilość, tylko jakość, ale niestety jakość też nie była w tym roku najlepsza. Mało przeczytałam takich książek, które naprawdę zrobiły na mnie duże wrażenie. I to jest takie moje główne postanowienie na 2024 rok, żeby jakoś lepiej sobie dobrać te lektury, żeby po prostu nie musi ich być koniecznie jakoś bardzo dużo więcej, ale żeby po prostu były lepsze. Chociaż z wyborem tej topki nie miałam może jakiegoś wielkiego problemu, to jednak muszę zaznaczyć, że nie ma tutaj żadnej książki pięciogwiazdkowej. I tak jak zwykle u mnie na kanale, w tych filmach, te książki nie są ułożone chronologicznie, w żadnej konkretnej kolejności, może poza trzema pierwszymi miejscami. To podium to są takie faktycznie najlepsze z najlepszych według mnie, także o nich z całą pewnością opowiem Wam na końcu. No i myślę, że właściwie po takim krótkim wstępie możemy już przejść do tych najlepszych książek, jakie przeczytałam w 2023 roku. I zacznę od komiksu, bo jest to coś, czego ja nie czytam za bardzo. Powieści graficzne, komiksy to nie są rzeczy, które ja czytam i właściwie jest to chyba jedyny komiks, jaki w życiu przeczytałam. Może nie licząc jakichś tam, wiecie, Kaczorów Donaldów za dzieciaka czy tego typu rzeczy. A jest to Klub Smutnych Duchów. To jest książka, którą spontanicznie zupełnie kupiłam podczas majowych targów książki w Warszawie, bo otworzyłam sobie tę książkę na ten komiks właściwie na losowej stronie i jakoś tak bardzo do mnie przemówiło to, co tam przeczytałam. Dlatego też kupiłam tę książkę, przeczytałam ją właściwie na raz, no bo to jest komiks, więc wiecie, tutaj treści nie ma jakoś bardzo, bardzo dużo. Ale jest to historia takiego właśnie samotnego ducha, który ma troszkę problemy z nawiązywaniem kontaktów takich społecznych. Ma problem z odnalezieniem się w grupach ludzi, raczej nie ma takiej swojej grupki przyjaciół, jest może troszkę gdzieś aspołeczny, ma pewnego rodzaju lęki też społeczne. I to jest coś, z czym w niektórych momentach ja się bardzo mocno utożsamiałam. I bardzo mi się to podobało, bo to było takie pokrzepiające, że nawet takie właśnie osoby, które być może nie są jakieś super dobre w kontaktach międzyludzkich, mogą znaleźć bratnią duszę. No i tutaj właśnie ten nasz duszek spotyka taką osobę i razem zakładają ten Klub Smutnych Duchów. To jest w ogóle całe większe uniwersum, ponieważ autorka tej książki prowadzi Instagrama i na tym Instagramie pojawiają się różne treści związane z tym uniwersum, ale też trafiające do ludzi podobnych w pewien sposób do bohaterów. Także myślę, że jest to coś takiego naprawdę pokrzepiającego, a jednocześnie takie poczucie, że gdzieś przynależymy, co myślę, że często bardzo się przydaje. Także to jest coś, co zrobiło na mnie naprawdę, naprawdę bardzo pozytywne wrażenie i już mam drugą i trzecią część na swojej półce, także myślę, że w tym roku również będę je czytać. Książka numer dwa to jest literatura młodzieżowa i ja nie pamiętam, kiedy ostatnio do mojej topki najlepszych książek wrzuciłam młodzieżówkę, bo zwykle, kiedy już je czytam, to one po prostu już do mnie nie trafiają tak, jakby mogły, gdybym miała te 15 lat mniej, bo niestety, nie oszukujmy się, nastolatką już nie jestem, ale ta książka naprawdę była taką miłą, otulającą historią i bardzo, bardzo dobrze mi się ją czytało. A jest to książka Lepiej niż w filmach, Lynn Painter, i to jest właściwie książka, którą przeczytałam dopiero w grudniu. Ja ją co prawda rozpoczęłam gdzieś koło wakacji, ale jakoś tak nie miałam wtedy głowy w ogóle do czytania, miałam taki bardzo, bardzo duży zastój czytelniczy. I ona tak sobie te kilka miesięcy odleżała na moim stoliku nocnym, aż pewnego grudniowego dnia stwierdziłam, że no dobra, jest grudzień, czas dokończyć te wszystkie rozpoczęte książki, więc zabrałam się za tę i przeczytałam tę pozostałą część, a było to jakieś 250 stron, myślę, właściwie na raz i bardzo, bardzo się wciągnęłam. Tutaj mamy historię Liz, która jest taką ogromną miłośniczką komedii romantycznych i każdy z rozdziałów poprzedzony jest cytatem z jakiejś komedii romantycznej i też troszkę nam to zwiastuje, spoileruje w pewien sposób to, co w tym rozdziale się wydarzy. Liz traci swoją mamę i mama umiera, a to właśnie z nią zwykle takie filmy oglądała i po prostu po jej śmierci radzi sobie w ten sposób, że ucieka w te romantyczne światy. No i cierpi oczywiście na tym jej takie życie, powiedzmy, społeczne, bo jest to taka dosyć nieśmiała osoba, która nie za bardzo lubi chodzić na imprezy. Ona też ubiera się w taki bardzo specyficzny sposób, ma swój oryginalny styl. No i przez to gdzieś tam może jest trochę wytykana palcami, ale to też nie jest tak, że jest to jakaś taka totalnie szara myszka. I po drugiej stronie mamy takiego jej sąsiada, który jest jej odwiecznym wrogiem, z którym zawsze robi sobie jakieś takie psikusy, kłóci się o miejsce parkingowe. Generalnie tam, gdzie Wes, tam są zawsze problemy. No ale w
pewnym momencie zawiera z nim pewnego rodzaju umowę i dzięki temu ma szansę poznać go bliżej. I naprawdę to jest taka książka, która była takim totalnym kocykiem i też bardzo się cieszę, że nie jest to młodzieżówka, która próbuje udawać, że jest czymś więcej niż jest, czyli właśnie taką typową młodzieżówką, romantyczną, lekką, przyjemną historią o nastolatkach i dla nastolatków. Tutaj też gdzieś tam można się doszukiwać jakichś ważniejszych treści, ale jednak jakieś moralizatorstwo nie jest głównym zadaniem tej książki. Tutaj po prostu chodzi o fajną historię romantyczną, o takie pierwsze zakochania, o typowe problemy nastolatek. Także była to naprawdę ciekawa odmiana po tych wszystkich młodzieżówkach poruszających trudne tematy i naprawdę świetnie się bawiłam. Bardzo się wciągnęłam w historię Liz i Wesa, bardzo im kibicowałam i w ogóle Wes to jest taki totalny crush, mimo że ja mam 30 lat, no i raczej już dawno wyrosłam z takiego podkochiwania się w bohaterach, no to jednak Wes naprawdę gdzieś tam rozgrzewał to moje serduszko, także tym przyjemnie mi się tę książkę czytało i naprawdę jak na młodzieżówkę to była świetna i chętnie bym do niej wróciła kiedyś, chętnie bym też obejrzała tę książkę na ekranie w wersji filmowej i chętnie również sięgnę po inne książki tej autorki, bo wiem, że chyba coś tam jeszcze w Polsce wychodziło, jeżeli chodzi o Lynn Painter. I przechodząc już do nieco trudniejszych książek, w tym roku, a właściwie już w zeszłym roku, ogromne wrażenie również zrobiła na mnie książka Cieszę się, że moja mama umarła. I był to dość głośny tytuł, także myślę, że mieliście szansę się z tą książką zetknąć, być może przeczytać, być może nie. Jest to autobiografia pewnej aktorki, która była znana z serialów na kanale Nickelodeon, Janet McCurdy. Ja nie do końca kojarzę te seriale, w sensie znam je gdzieś tam ze słyszenia, ale wydaje mi się, że tak o te kilka lat akurat z tą aktorką się rozminęłam, bo ostatnie co pamiętam z takich seriali dla nastolatków to była Hannah Montana. Natomiast Janet McCurdy to była dziewczynka, która bardzo wcześnie zaczęła właśnie swoją aktorską karierę za namową jej matki, która poprzez swoją córkę próbowała gdzieś tam spełnić jakieś swoje marzenia z dzieciństwa i próbowała, wiecie, teoretycznie to są zawsze te tłumaczenia, chciała jej zapewnić lepszy byt niż sama miała. Natomiast skończyło się to tak, że dorosła Janet McCurdy borykała się z zaburzeniami odżywiania, borykała się z wieloma zaburzeniami natury psychicznej i ostatecznie była w tak złych kontaktach ze swoją matką, a raczej taką wielką krzywdę czuła ze strony matki, że w momencie, gdy ta zmarła, Janet po prostu poczuła pewnego rodzaju ulgę i stąd właśnie ten tytuł. To jest taka książka bardzo przejmująca, ale jednocześnie bardzo osobista i też bardzo dobitnie pokazująca to, że cały ten przemysł filmowy, jeżeli chodzi o dzieci, jest naprawdę bardzo kontrowersyjny i praca dzieci na planie w tak młodym wieku w wielu przypadkach bardzo mocno odbija się na ich psychice, także mamy tutaj też cały ten mechanizm, jak działa to dziecięce Hollywood, nazwijmy to, no ale też właśnie dużo osobistych historii, dużo na temat relacji Janet z jej matką i dlaczego ona wyglądała tak, a nie inaczej, ale też to, co jest takie pozytywne w tej książce i co tak napawa nadzieją, jest tutaj też taka próba pogodzenia się z samą sobą, taka próba po prostu wybaczenia sobie tego wszystkiego, co się w naszym życiu wydarzyło i zaopiekowania się sobą. Także ta książka mimo wszystko ma dosyć pozytywny wydźwięk. Bardzo Wam polecam, myślę, że nie tylko ja, bo wiele osób w tym roku tę książkę polecało i myślę, że ona też może pojawić się w wielu topkach właśnie 2023 roku. Kolejnych dwóch książek nie mam fizycznie, ponieważ czytałam je na Legimi, a właściwie tę, o której Wam za chwilkę powiem, nawet przesłuchałam w formie audiobooka i audiobook jest naprawdę bardzo dobry, godny polecenia. A jest to książka Chłopki, o której mówiłam dosyć niedawno na kanale. To jest taka książka, po którą sięgnęłam, ponieważ w pewnym momencie ta książka opanowała Warszawę. Ja dosłownie na każdym kroku widziałam ludzi trzymających tę książkę, nie wiem, gdzieś pod pachą, albo czytających tę książkę w metrze. Dosłownie nie pamiętam, żebym kiedykolwiek widziała jakąś książkę tak wiele razy gdzieś tam po prostu na ulicach. Także naprawdę to jest książka, która zrobiła furorę w tym roku. Zresztą została też wybrana książką roku według magazynu Książki. Także naprawdę myślę, że jest to coś, czym warto się zainteresować. A jest to taka książka trochę historyczna, trochę popularno-naukowa, ale jednak napisana w taki sposób jak beletrystyka trochę, więc ona też jest bardzo przystępna, która opowiada o życiu chłopek właśnie w czasach takich głównie międzywojennych, ale generalnie gdzieś tam w przeszłości. O naszych babkach, prababkach, praprababkach też w niektórych przypadkach, o tym jak im się żyło, jak źle im się żyło w większości przypadków niestety i jak bardzo różniło się ich życie w zestawieniu na przykład z mieszczankami. Myślę, że to jest taki temat teraz też bardzo popularny w Polsce, bo przecież mamy właśnie Chłopki, mamy Ziemianki, mamy jakieś tam jeszcze inne książki. Mamy też bardzo głośny film Chłopi, który też przecież opowiada tę samą historię. Oczywiście film Chłopi, który powstał na podstawie książki, no ale jednak dzięki temu filmowi książka i historia znowu stała się popularna. Także rzeczywiście ten temat gdzieś w ostatnich latach do nas wraca. To, co wyróżnia tę książkę, to wydaje mi się, że jest to, że mamy tutaj bardzo wiele osobistych historii albo bezpośrednio kobiet, które gdzieś tam to przeżyły, albo ich
córek, wnuczek, kobiet, które po prostu słuchały tych opowieści na temat tego, jak żyło się te 60-70 lat temu i naprawdę nie było to lekkie życie. Słyszałam też takie głosy historyków, że nie jest to książka na tyle wierna historycznie, żeby właśnie traktować ją jako opowieść historyczną. Natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko ta książka robi dużo dobrego pod tym względem, że ma szansę gdzieś tam zaciekawić nas tym tematem i być takim początkiem poszerzania swojej wiedzy w tym temacie, być może później sięgając już właśnie po jakieś poważniejsze i bardziej takie historycznie prawdziwe źródła. Natomiast tutaj autorka poza tymi właśnie historiami i takimi dowodami anegdotycznymi również powołuje się na pewnego rodzaju badania, tak więc to też nie jest tak, że ta książka zupełnie nie odzwierciedla tego życia w tamtych czasach. Kolejna książka to również literatura faktu, reportaż Głusza Anny Goc. To też jest książka, o której mówiłam niedawno, chyba nawet w tym samym filmie co o chłopkach. Książka, która tłumaczy nam, czytelnikom, kulturę głuchych w Polsce, przybliża nam tę kulturę, przybliża nam to, z jak wieloma trudnościami ludzie głusi na co dzień się spotykają, jak wiele ograniczeń ich napotyka w takich najprostszych czynnościach, gdzie my rzeczywiście nawet o tym nie myślimy. Pamiętam, że takim fragmentem, który bardzo mocno mnie uderzył, jest to, że nawet kiedy osoby głuche trafiają do szkół specjalnych, które powinny być przystosowane właśnie dla takich osób, to tam nauczyciele na przykład nie mają wymogu znać polskiego języka migowego, albo testy czy jakieś egzaminy państwowe w ogóle nie są też do osób głuchych przystosowane i one nie są tłumaczone na polski język migowy. Także to jest naprawdę olbrzymie źródło wiedzy na temat, na który wydaje mi się wiele z nas nie ma pojęcia, dopóki się z nim sami nie zetkniemy. To, co na pewno warto mieć na uwadze, warto mieć w swojej głowie i warto o tym wiedzieć i pamiętać po prostu. Także to też jest reportaż, który bardzo, bardzo gorąco polecam. No zdecydowanie najlepszy reportaż, który w tym roku przeczytałam. No dobrze, to przyszła pora na top 3 najlepszych książek, jakie przeczytałam w 2023 roku. I na miejscu trzecim mam tutaj Daphne du Maurier i Ptaki oraz inne opowiadania. Myślę, że jeżeli śledzicie mnie na Instagramie albo w ogóle wiecie, że tą książkę czytałam, to na pewno spodziewaliście się jej w tej topce. W zeszłym roku do topki trafiła Rebeka, w 2023 były to Ptaki i myślę, że w 2024 roku będę kontynuować swoją przygodę z Daphne du Maurier, ponieważ bardzo, bardzo trafia do mnie jej pióro. No i mam nadzieję, że kolejna jej książka również w topce tego roku się znajdzie. Jeżeli chodzi o Ptaki, to jest to oczywiście zbiór opowiadań. Ptaki są tylko jednym z nich, ale według mnie jest to najlepsze opowiadanie w całym tym zbiorze. Jest to też opowiadanie otwierające ten zbiór, no ale w mojej opinii żadne kolejne opowiadanie go nie przebiło, co nie znaczy, że te pozostałe były złe, bo nie były. Na początku myślałam, że Monte Verita nie do końca do mnie trafia, ale jednak po namyśle wydaje mi się, że to jest moje drugie ulubione opowiadanie, które też naprawdę bardzo, bardzo mi się podobało. Jest to też chyba najdłuższe opowiadanie z tego zbioru. Mamy tutaj też Jabłonkę, która nie zrobiła na mnie aż takiego wrażenia, chociaż zakończenie było naprawdę takie, że zjeżyły mi się włosy na głowie. Mamy też prowincjonalnego fotografa, który miał niesamowity klimat, ale był taki troszkę dziwaczny, przyznam szczerze. Później jest chyba Po całej mnie jeszcze raz, zdaje się. Według mnie chyba najsłabsze opowiadanie, albo jedno ze słabszych z tego zbioru. I ostatnie opowiadanie, które nosi tytuł Stary. No ale tak jak wspomniałam, Ptaki jak dla mnie były zdecydowanie tym najlepszym i tutaj wszystkie te opowiadania łączy to, że one mają taki mroczny klimat, tutaj dzieje się coś takiego bardzo niepokojącego. Bardzo to lubię właśnie w piórze Daphne du Maurier, że ona potrafi ten klimat stworzyć w sposób naprawdę niesamowity. Jeżeli jeszcze nie czytaliście tej książki, to polecam przynajmniej zapoznać się z tym tytułowym opowiadaniem, bo podobno film Hitchcocka nie jest za bardzo podobny do tego opowiadania, to znaczy to jest podobno tylko luźna inspiracja. Ja go wprawdzie nie oglądałam, ale zakładam, że wiele osób mogło oglądać film, a nie czytać opowiadania, więc daję znać, że tak słyszałam i że być może warto też poznać opowiadanie, które jest naprawdę rewelacyjne według mnie. Miejsce drugie to Marie Aubert i Wcale nie jestem taka. Oczywiście literatura norweska musiała się tutaj znaleźć. Ja naprawdę w ostatnich latach odkrywam ogromną miłość do tej literatury. No i w najnowszej książce Marie Aubert poznajemy rodzinę, która spotyka się na konfirmacji jednej z bohaterek Linnei. I to jest taka właśnie wiwisekcja tej rodziny. To znaczy tutaj przy takiej na pozór uroczystej okazji, to znaczy ona nie jest na pozór uroczysta, ona jest uroczysta, natomiast ona jest tylko tłem do wszystkich tych rzeczy, które tak naprawdę rozgrywają się wewnątrz bohaterów, ponieważ każdy z bohaterów boryka się z jakimiś swoimi problemami, z jakimiś swoimi demonami. No i właśnie podczas tego spotkania one wszystkie wychodzą gdzieś tam na jaw, mieszają się ze sobą. No i bohaterowie są tutaj dość mocno skonfrontowani właśnie z tymi swoimi gdzieś tam być może dawno pogrzebanymi problemami. Świetna książka, świetna autorka. Jeżeli znacie Marie Aubert z innych książek, no to wiecie, że tutaj też możecie spodziewać się najwyższej jakości. Jeżeli nie, to bardzo, bardzo gorąco polecam. Świetna książka, podobnie jak Dorośli tej samej autorki. Zbiór opowiadań nieco mniej przypadł mi do gustu, ale tylko dlatego, że są to po prostu opowiadania, za którymi ja aż tak nie przepadam. Natomiast obie te mini powieści właściwie, no bo one nie są długie, są po prostu rewelacyjne i naprawdę zasługują na uwagę i myślę, że większy rozgłos, chociaż wydaje mi się, że jednak jest to już autorka dosyć w Polsce popularna mimo wszystko.
No i miejsce pierwsze to chyba moja największa duma minionego roku, bo są to Grona gniewu Steinbecka. Grona gniewu, które miałam w planach od nie zliczę jak wielu lat do przeczytania, tuż po tym jak skończyłam Myszy i ludzi. I chociaż to Myszy i ludzie nadal są tą książką, która zrobiła na mnie większe wrażenie, no to trudno tutaj po prostu nie docenić geniuszu tej powieści, tego jak ona jest misternie skonstruowana, jak wspaniali są tutaj bohaterowie, jak wyraziści są to bohaterowie i jak ważny problem też jest tutaj omówiony, bo mamy tutaj oczywiście ukochany temat Steinbecka, czyli Ameryka w latach 30. w czasach wielkiego kryzysu i takie obietnice rządu, że będzie lepiej, że przeprowadźcie się do Kalifornii, tam czeka na Was kraina mlekiem i miodem płynąca, a nie do końca tak jest, jak się później okazuje. No i właśnie bohaterowie, czyli rodzina Joe'ów, kuszona tymi obietnicami, takimi ulotkami, które są gdzieś tam propagandowo rozrzucane, wyrusza w podróż, porzuca swój dom. No i niestety to, co zostaje na miejscu, bardzo mocno odbiega od tego, co było im obiecywane. Świetna proza, nie wiem, co tutaj więcej mogę powiedzieć. Ja już mówiłam nieraz, że kocham Steinbecka właśnie po tym, jak przeczytałam Myszy i ludzi. Wiedziałam, że to będzie proza, która mi się spodoba, dlatego z ogromnymi oczekiwaniami, które zostały spełnione, sięgnęłam po Grona gniewu. Tak jak mówię, to jest książka, która wciąż podobała mi się nieco mniej niż Myszy i ludzie. Dlatego nie dostała 5 gwiazdek, ale z tych wszystkich książek była temu najbliższa, bo myślę, że takie 4,5 to spokojnie mogłabym jej przyznać. No i w tym roku, mam nadzieję, czeka na mnie Na wschód od Edenu i mam nadzieję, że też będę miała okazję o tej książce opowiedzieć w tegorocznej topce. Także Steinbeck i Grona gniewu, moja miłość do twórczości tego autora jak na razie została tylko i wyłącznie potwierdzona. No i tak to wygląda, moi drodzy. Tutaj mam 6 książek, do tego doszły jeszcze 2, czyli Chłopki oraz Głusza, których niestety nie mam w formie papierowej, ale nie wykluczam, że kiedyś sobie te książki zakupię, no bo tak jak widzicie, były to książki, które zrobiły na mnie ogromne wrażenie, więc pewnie chciałabym je mieć na swojej półce. Dajcie koniecznie znać, jakie były Wasze ulubione książki minionego roku. Być może coś wrzucę na swoją listę, być może czymś się zainspiruję. Jestem strasznie ciekawa i w ogóle to jest taki moment w roku, który zawsze najbardziej lubię, no bo jednak są to filmy, czy też nie wiem, posty na Instagramie, czy gdziekolwiek, gdzie mówimy tylko o tych książkach wybitnych, które zrobiły na nas ogromne wrażenie. Tak więc dla mnie to jest zawsze kopalnia inspiracji. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał i że w mojej topce znajdziecie też coś dla siebie na nowy rok. A tymczasem ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym już niebawem. Cześć!